pierwszym wraz z tym impregnatem Krilli. Wstępnie. Ten impregnat ma konsystencję nieco gęstszą od wody. Jest, otóż nic mniej niewielego jest. Rzadziutki, także pięknie pokrywa drewno, wsiąka w te drewno, impregnując je. Od środka też, widać różnicę. To jest niby bezbarwna, już nabrało koloru. Na pewno, co prawda, jak to wyschnie, to będzie troszeczkę wblaknie, ale widać, że to będzie działać chyba. Tak powinno być zrobione od początku. Gołe, wyszlifowane drewno, papieren 240 i po tej Krilli Super Guard. Zapowiada się ciekawie. Śmiało, że właściciele, znaczy producenci tej altanki mają z głowy jednego klienta, tak jak ja, który to nie wytrzymał po prostu. Nie mógł tolerować brak reakcji po telefonie, po mailu, niespełnienie obietnicy o kontakcie. Zacząłem robić sam, macie mnie z głowy. Myślę, że zrobię lepiej niż wyście podjęli się naprawę. Bo troszeczkę serduszka więcej włożę w to wszystko, niż wam się udało do tej pory. I tak wygląda ścianka po impregnacji, po pomalowaniu podkładem. Takim, wcześniej pokazywałem. Widać zaznaczony, uwidoczniony przebieg słoi. Tylko niestety to szpachlowanie nieszczęsne. Ale to już będzie zamaskowane tikurillą w kolorze pini. No ale niestety, trzeba by to naprawić. Trzeba by naprawić to wszystko. I myślę, że będzie dobrze wreszcie. I domek będzie długo funkcjonował, tak jak to leży. Także macie mnie z głowy, drogi producencie. Sam się wziąłem za to, bo po prostu już mnie nerw puścił troszeczkę. Nie mogłem czekać na łaskawe dozwanie się. Pozdrawiam.